Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Część na piątek do dalszego studium. Jeżeli człowiek ślepo ufa we własne siły i stara się panować nad braćmi, czując, że posiada władzę, która pozwala mu narzucać swoją wolę innym, najlepszym i najbezpieczniejszym wyjściem jest usunięcie go ze stanowiska, zanim wyrządzi szkodę i doprowadzi do zagłady sam siebie oraz ściągnie groźbę potępienia na innych. Usposobienie skłaniające do panowania nad Bożym dziedzictwem wywoła reakcję, jeśli tacy ludzie nie zmienią swego postępowania. Stanowisko, jakie człowiek zajmuje, nie czyni go ani trochę większym w oczach Boga. Jedynie charakter ma wartość przed nim. Misją Kościoła Chrystusowego jest ratowanie ginących grzeszników. Jest nią głoszenie miłości Bożej ludziom i pozyskiwanie ich dla Jezusa siłą tej miłości. Teraźniejsza prawda musi zostać zaniesiona w najciemniejsze zakątki ziemi, a dzieło to powinno zacząć się w domu rodzinnym. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Nie ulega wątpliwości, że Kościół, nasz Kościół ma problemy. Jezus zapowiedział, nie tak będzie. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swoje rolni. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Przeczytaj dalszy ciąg przypowieści. Jak możemy odnieść te słowa Chrystusa do naszego Kościoła i jak powinniśmy postępować z tymi, którzy sprawiają problemy? Czy to znaczy, że nie istnieją okoliczności, w których ktoś może zostać pozbawiony członkostwa w zborze? Drugie pytanie. Czy mógłbyś powiedzieć komuś, kto uznał, że Kościół uległ zepsuciu, a więc postanowił opuścić Kościół i być chrześcijaninem w pojedynkę? Trzecie. Nasz Kościół wyznaje pogląd określany mianem powszechnego kapłaństwa wierzących. Co obejmuje to pojęcie? Jakie obowiązki ten pogląd nakłada na nas? Czwarte pytanie. Omówcie w klasie pewne potencjalne zagrożenie dla jedności naszego Kościoła. Jakie kwestie powodowały podział w naszym Kościele w przeszłości? Czego możemy się nauczyć z historii Kościoła? Jak może nam to pomóc w zapobieganiu podobnym podziałom w przyszłości? Dziękuję bardzo.